sytuacja jest bardzo poważna, bo dzisiaj Putin okazał się być bandytą międzynarodowym, który złamał dotychczasowy porządek geopolityczny, reguły świata zachodniego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego Rosja jest przecież ważnym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zaatakował demokratyczne, wolne państwo. W związku z czym dzisiaj nie może być innej odpowiedzi świata zachodniego, jak maksymalnie dostępne, jasne, jednolite stanowisko Stanów Zjednoczonych, NATO, Unii Europejskiej. Wydaje się, że ten kierunek, żeby postawić się Putinowi w dostępnych dzisiaj warunkach maksymalnych sankcji, jeszcze nie został zrealizowany. Wiemy, że niektóre państwa próbują tutaj kluczyć, próbują chociażby blokować tą najmocniejszą, jedną z najmocniejszych odpowiedzi, jakim jest blokada dostępu Rosji do systemu SWIFT, czyli międzynarodowego systemu finansowego, przelewów. Jeśli społeczeństwo rosyjskie nagle nie mogłoby realizować wypłat z kart bankomatowych, to myślę, że też to by uświadomiło też społeczeństwu rosyjskiemu, że ten kierunek na globalny konflikt nie tylko z Ukrainą, bo Putin zdradza intencje, że chce destabilizować cały świat, całą Europę, że ten kierunek jest po prostu błędny i trzeba też wywierać taki oddolny nacisk na władze rosyjskie, żeby z tej drogi zawrócić. Potrzebujemy stanowczych decyzji. We wtorek najbliższy będzie nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Jest przygotowana rezolucja, również z pewnymi poprawkami, pod którymi ja też się podpisałem, dotyczącymi sankcji bezpośrednich, jak również właśnie sankcji obejmujących samego Putina też, oligarchów, ich majątki, o których wiemy, że są w Europie. Więc ta odpowiedź powinna być stanowcza, jednoznaczna i możliwie najsilniejsza.